Cześć, witajcie moi mili. Poniedziałkowe popołudnie. Mamy dzisiaj, już wam mówię, który. Mamy dzisiaj 25 stycznia. A my jedziemy po maszyny. Moja słona, nieprzykryta, ale na szczęście nie przemokła. A my jedziemy po maszyny, już wam mówię po jakie. Znaczy po jakie. Po jakie to zaraz zobaczycie. A po co mi te maszyny? Ano po to, że będziemy sprzedawać maszyny, które są nieużywane u nas na gospodarstwie. Maszyny, które nie są używane już na gospodarstwie. Więc może jakby się udało, może coś by się za nie wymieniło. Zobaczymy. Jakby się udało je sprzedać, to może byśmy je na coś wymienili, ale najpierw to trzeba je przewieźć, dodać jakieś ogłoszenie, może ktoś z was byłby zainteresowany. A co to za maszyny, to już za chwilkę wam powiem i pokażę. Na razie to sobie tutaj podjedziemy. Zastanawiam się, czy tutaj tą zagonówkę, czwórkę sprzedać, tą co tu stoi. Pokażę wam, podejdę do niej, pokażę wam ją. O, widzę, że tu jeszcze betoniarka jest, muszę betoniarkę jakoś przestawić. Ale to pierw wezmę agregat. Dobra, podjadę pod agregat i będziemy tworzyć. Dobra. Otwieramy szybę i podjeżdżam. I tak, jak możecie zauważyć, zaraz wam wszystko pokażę. Tylko sobie podjadę. Oczywiście pewnie teraz jak nagrywam, to nie będę mógł podjechać, tak jak to się mówi, jakby to wypadało, żeby podjechać. Ale będziemy próbować coś, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, podnoszę kierownicę. Bolec tam ma. I to wychodzimy. Betoniarki nie sprzedaję. Chcę sprzedać agregat. Tą unię, którą tu widzicie. Jest to unia kombi. Dobra, ja będę zapinał i będę mówił, będzie szybciej, bo za niedługo się ściemni, a ja do krów jeszcze muszę iść, a chcę to jeszcze dzisiaj zrobić. Dobra. Jest to unia kombi. Macie rok produkcji 2006, masę 700 kg, jest to 3-metrowy agregat. On był kupiony, my kupiliśmy go do Zetora, którego mieliśmy wcześniej. Był to Zetor 7745, kiedyś wam też o nim opowiem więcej. Kiedyś wam opowiem więcej o tym Zetorku. Musimy podnieść trochę. Dobra. O tym Zetorku wam więcej kiedyś opowiem. John Deere jest za niego. Dobra, odnośnie agregatu, Radek, skup się. Tak, agregat był kupiony do Zetorka w 2006 roku na jesieni, albo w 2007 na wiosnę, bo w 2007 roku kupiliśmy Zetorka. Ten pług, który tam jest, był kupiony do niego od razu w 2006 roku na jesień, na orki zimowe, takie siewne, bo on był kupiony na kiszonkę, w sierpniu go kupiliśmy. Agregat, z tego co też nie wiem właśnie, czy był już kupiony na... Czy był kupiony na właśnie... na
jesień w 2006 roku, czy dopiero w 2007 na wiosnę pod kukurydzę do uprawiania? Nie wiem właśnie, tego nie kojarzę. Dobra, ja wskakuję do Jongera. Jadę z nim, postawię go w domu. To jeszcze... Oj, przymarznięty był. To jak przyjadę, to wam jeszcze pług pokażę, bo pług jest dość ciekawy. Agregat, no to agregat jak agregat. Jest z trzema wałkami. Dwa wałki z tyłu, jeden wałek z przodu, cztery rzędy łap, 30 łap. Do takiego ciągnika jak był Zetor. Zetor miał 66 koni, bo miał silnik od starszego Zetorka, ale to inną drogą kiedyś opowiem. Troszkę tak jak do tego John Deere'a, czy takiego 70 koni ciągnika, to jest super sprawa, taki agregat. Znajomy pożyczał do renówki 68 koni, to sobie śmigała. A tutaj jest właśnie ten pług czterokorpusowy. Też wam go pokażę, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jaka decyzja zapadnie odnośnie tego pługa, bo zawsze coś tam przeorać czy coś, to warto go może będzie zostawić. Dobra, ja się z wami teraz żegnam. Przyjadę po pług, to wam jeszcze pokażę pług i na podwórku jak będę, to wam pokażę jeszcze talerzówkę, bo tam jest jeszcze talerzówka. Talerzówka i kemper, to wam jeszcze tam to pokażę. Dobra, to ja później do was wracam. Dobra, moi drodzy, ja jestem z powrotem. Zakładam rękawice. Biorę gałki i zapinamy tego bydlaka. Jest to Unia Ibis. Zaraz wam wszystko pokażę, tylko założę te rękawice, bo jest zimno dosyć. I mi ręce zmarzną. Jest to Unia Ibis XXL 4+1. Zaraz wam coś więcej jeszcze o tym pługu powiem. Ale tak, nie uprzedzając. Belka zaczepowa na grubej... Znaczy no, z belką zaczepową na grubej ośce. Już wam powiem, ile ten pług waży. On waży coś koło tony 200 albo tony 300, nie pamiętam. Zaraz to zobaczymy. Masa, tona 250, rok produkcji 2001, symbol U115x3. Jest to pług 4+1. Piąty korpus też mamy, ale my nigdy go nie używaliśmy, bo to był pług kupiony do Fenda, a do dużego John Deere'a według mnie on jest trochę za mały, a tym bardziej szwagier ma fajnego Pottingera, którym widzieliście, jak orałem, także pożyczam sobie to od szwagra, bo szybciej leci. Tak, elementy robocze są nowe. Lepiej jeszcze dłut, a tak jak możecie zauważyć, to jest w ogóle nic nie wytarte, bo ja na tym może przeorałem ze 20 hektarów, góra 25, na pewno nie więcej. Lemiesze, z tego co pamiętam, i dłuta są założone z... kurde, bardzo, bardzo głośno było o tej firmie, kurde, Waryński, o. Lemiesze i te są z Waryńskiego, nawet nie wiem, czy nie ma gdzieś, nie, te są z Unii, to dolne są z Waryńskiego. Płozy boczne są z Unii, wszystkie elementy pióra są niepowycierane, pióra są, zobaczcie, grube. Tutaj blacha z tyłu, tak samo, stopki są jeszcze założone stare, bo nie były wytarte. Blachy boczne, no wszystko to jest nowe. Zobaczcie, tu nawet rantu nie ma przytartego, to jest wszystko kwadratowe. Nowe, sześciutkie elementy, zobaczcie, jakie, ile tu jest dłuta, ile tu jest lemiesza. Nie wiem, czy to dobrze widać, jak mam kamerę na głowie, ale niech tak będzie. Dobra, ja to podpinam, podjeżdżam, bo już się zaczyna później robić. Zobaczymy, może coś wykombinuję. Opa. Cofaj, Radku, zobaczymy, co ci wyjdzie. Opa. Zaraz wam pokażę jeszcze piąty korpus. Pług zabiera jakieś
Pług zabiera jakieś... czekajcie, podjadę. Nie wiem, pług zabiera jakieś albo 45, chyba 45 albo 48 na korpus, nie pamiętam dokładnie, jedno z tych dwóch, albo 45 albo 48, nie pamiętam dokładnie, a nie chcę też walnąć gafy. Wiem, że jak orałem fendem, jak go miałem równo ustawionego, to za koło mi wystawał. Za koło mi wystawał, ja wiem ile. O kurde, muszę sobie skręcić cięgno. Za koło mi wystawał. Kurde. Ja wiem. 15-20 może centymetrów? Jakoś tak. Ten pług stoi, bo odkąd duży John Deere był kupiony, czyli już dwa sezony on stoi i jeszcze wcześniej sezon stał, bo na jesieni miałem awarię we fendzie i dzięki życzliwości szwagra robiłem jego ciągnikiem, a akurat wtedy szwagier kupił klasa tego Ariona, który woziłem kukurydzę i szwagier mi użyczył klasa, żebym sobie na jesieni porobił i poorałem podsianie, posiałem klasem, także ten pług też już nie był używany. Ja nim, tak jak mówię, założyłem te elementy i to się tak wszystko potoczyło, że John Deere był kupiony, no i ten pług jest troszkę mały, bo on około 2,25 chyba, coś takiego zbiera, no czyli 45 na korpus. Czwórka 1,80 m zbiera, 2,25 zbiera, 2,20, kurde, za bardzo rozkręciłem znowu, no 2,25 zbiera piątka. Do pługa dodatkowo jeszcze są łamacze, też kupiłem je nowe, ale ja je odkręciłem, bo nie spodziewałem się, że tak ciężko będzie miał fend, bo to bez łamaczy fend ma 105 koni i idzie, radzi sobie na spokojnie, ale z łamaczami, z tymi, wiecie, pokażę wam o co chodzi. Radek, z łamaczami już fend miał ciężej. Nie chcesz wejść? I odkręciłem, bo miałem ciężko, także no tak musiało być i tyle, nie? O, i tak musiało być i tyle. Bo no bo fend sobie nie dawał rady, to co miałem zrobić, odkręciłem i tyle. Ale jak orałem taką glinę i to było na równym, akurat jak zaczynałem, to orałem, ja wiem, z 1,5 hektara. Może przeorałem z tymi łamaczami, to dużo lepiej krył, bo to była ścier bodajże po kukurydzy, nie ziarnowej, takiej normalnej kukurydzy. I on fajnie krył z tymi łamaczami, ale tak jak mówię, no fend miał ciężko, no i poodkręcałem to. Dobra, ja to podniosę, podjadę trochę do przodu, bo on stoi tyłem na dole i skręcę łącznik, także podjadę tylko do przodu, wystawię tutaj tył troszkę bardziej i go jeszcze trochę skręcę pokażę wam jeszcze piąty korpus. Na piątym korpusie nie mamy założonych, no dźwigaj mały przytyk. Marznięty jesteś? O kurde. Dobra, spróbuję go tak.
pusty był. No, ja go dźwigałem. Ja ten pług dźwigałem tym traktorem. Tylko tak jak widzicie, on był przymarznięty i dlatego go nie mogłem ruszyć. Skręcimy go, będzie miał lżej. Będzie miał lepiej po drodze. Będę miał z nim jechać. Dźwigałem go, bo raz wszędzie wyskoczył mi siłownik od podnośnika. Jak wyskoczył mi ten siłownik, to pojechałem John Deere'em. Przejechałem u wrota dwa razy, tylko przeorałem i przyprowadziłem go nim właśnie do domu. John Deere jest trochę za krótki. On jest trochę za krótki do tego pługa. On jest trochę za krótki do tego pługa, także szóstka do takiego pługa to fajnie, żeby to była właśnie szóstka. Taki ciągnik około 120 koni, to śmigałby sobie z nim już naprawdę na spokojnie. Tak jak Fenta, jak mówię, ma 105 koni i chodził, bo jakie miał wyjście, chodził z nim. O tyle dobrze, że to jest pług ażurowy i on też lżej się przez to ciągnie. Nie wiedzieliśmy o tym na początku, bo to ten pług kupował jeszcze brat. I ten pług kupował brat. Także, a co mi się tu stało? Ta rączka mi tu, widzę, wpadła. Spróbujemy ją wyciągnąć spod tych węży. Nie wiem, czy mi się to uda. A jak nie, to musimy to odpiąć. Tak zrobię, że to odepnę. I spróbuję to wziąć na dół. Dobra, spróbujmy to wyciągnąć. Nie zabezpieczyłem, to tak jest. No dobra. Wychodź, szefie. Oj, szefie, wychodź. Powoli, cały czas do przodu. I tak, jeszcze odnośnie pługa. Co wam chciałem powiedzieć odnośnie pługa? Odnośnie pługa wam chciałem powiedzieć, że... Odnośnie pługa wam chciałem powiedzieć to, że... Pług, to, że stał, to już wam powiedziałem. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, nie wiem, czy mówiłem odnośnie tej piątej skiby, że do niej tych łamaczy już nie ma. Bo tak jak mówię, ja to kompletowałem. Ja to kompletowałem do czwórki, nie? Ja to kompletowałem do czwórki, bo oraliśmy czwórką, to po co byłoby kupywać elementy do piątki, jak ta piąta skiba i tak była, jak to się mówi, nieużywana, więc byłoby to bez potrzeby, tak? A tak jak widzicie, no teraz nie orzemy tym pługiem, tylko potingerem, więc miejmy nadzieję, że kiedyś będzie tak, że będziemy mieli swój, ale do tego przy dzisiejszych warunkach to nie prędka droga. Odnośnie jeszcze ostatniej sytuacji, nie chcę się wypowiadać, bo nie jest jeszcze wszystko do końca wyjaśnione. Jak będę miał jasno czarno na białym, to wtedy być może się z wami podzielę jakąś informacją. Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. Dobra, ten patyk stąd weźmiemy. O, on był przymarznięty, o. O. On był przymarznięty i dlatego to się tak stało. Dobra, ja kończę, będę w domu, to wam pokażę jeszcze, co tam jest, tą talerzówkę i kempera. Dobra, do później. No co, tak jak mówiłem, i jesteśmy tu przy talerzówce. Jest to Bomet 315, 7 talerzy w układzie, 7 talerzy na jednym wałku, czyli 14 talerzy w rzędzie w układzie V. Z przodu talerze cięte, z tyłu talerze gładkie, talerze o średnicy 510, talerze są 510 i co?
szwele, no to tak jak mówiłem, dołożyłem do dociążenia. Regulacja tutaj na tych tutaj stworzniach. I co? I tyle. Ta leżówka nie jest zbyt ciężka. Zobaczymy, co tu pisze na tabliczce znamionowej. Symbol tylko U. U363 przez 6 PPHU Bomet. Talerzówka była tutaj tylko spawana. O, tak jak możecie zauważyć, nie była rozerwana, że odjechałem zwierzą czy coś, tylko widać było tutaj. O, tutaj, tu były pęknięcia, tu tak na spawach. Tutaj, o, nie, to, o tutaj, tu były pęknięcia i wspawaliśmy. Nieładnie to wygląda, ale wspawaliśmy takie blachy z tej i z tej strony i to trzyma, i z drugiej strony zrobiliśmy, bo nie pamiętam, z której strony to popękało, i zrobiliśmy tak z obydwu stron dla bezpieczeństwa. Z jednej i z drugiej strony jest to tak pospawane. O, do talerzówki belka zaczepowa na bolce, elegancko. No i mamy jeszcze tutaj kempera. Jest to kemper Champion 4500. Dwa duże dyski, jeden drugi, no i dwa małe. Tutaj gwiazdy do gardzieli, blachy, tak jak widzicie, blachy nie są powycierane, że gdzieś zadziory były czy coś, kukurydza tu się nie łapie, bo sieczkarnia chodziła przy tym headerze przez jakiś czas i potem header był tamten założony do sieczkarni, bo się trafiła okazja, to żal było z niej nie skorzystać i był założony tamten. I tak widzicie, tak jak mówię, blachy nie są powycierane, nie nic. Tutaj te rynienki, o, to jest wszystko, wszystko jest całe. Także tak jak mówię, talerzówka, kemper, unia, tylko do unii jeszcze trzeba piąty korpus przywieźć i dokręcić. No i agregat, no i agregat. Agregat też jest do sprzedaży. No i myślę, zastanawiam się nad sieczkarnią, co z sieczkarnią. Być może, że i sieczkarnia też będzie do sprzedaży, ale to zobaczymy, zastanowimy się, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najprawdopodobniej też tak. Dobra, ja kończę. Zrobię sobie tutaj tylko miniaturkę i uciekam, bo już jest 20 po czwartej. Muszę lecieć do krów. Jak ten film pewnie będzie dodany gdzieś przy weekendzie dopiero. Także tak jak mówię, dopiero przy weekendzie będzie dodany, a może do tego czasu coś też nagram. Planuję jeden wyjazd, także zobaczymy, może z wyjazdu coś Wam ciekawego nagram, ale no to zobaczymy, jak się powiedzie. Dobra. Na ten moment to będzie tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.